Cześć! Tu Magda i vlog Żyj pełnią życia. Witajcie w kolejnym tygodniu zwycięstwa w Panu Jezusie Chrystusie. Dzisiaj będzie bardzo ciekawy temat na temat związków i na temat tego, czy w Bożym planie dla nas osób wierzących może być małżeństwo z osobą niewierzącą. To jest dobre pytanie. I warto o tym porozmawiać. Jednym z głównych wersetów, który jest na ten temat, to jest drugi list do Koryntian 6:14 do 16. Właściwie to zazwyczaj po prostu mówi się tylko jedno, czyta się tylko jedno zdanie, cytuje się jedno zdanie: nie wprzęgajcie się z niewierzącymi w jedno jarzmo. Ale kiedy przy niedawnym czytaniu właśnie drugiego listu do Koryntian czytałam ten fragment, zauważyłam, że tam jest o wiele szerzej napisane. Od 14 wersetu, drugi list do Koryntian, 6 rozdział, aż do 16. Przeczytajmy całość. Nie wprzęgajcie się z niewierzącymi w jedno jarzmo. Cóż bowiem ma wspólnego sprawiedliwość z niesprawiedliwością? Albo cóż ma wspólnego światło z ciemnością? Albo jakaż jest wspólnota Chrystusa z Beliarem lub wierzącego z niewiernym? Co wreszcie łączy świątynię Boga z bożkami? Bo my jesteśmy świątynią Boga żywego, według tego, co mówi Bóg. Zamieszkam z nimi i będę chodził wśród nich i będę ich Bogiem, a oni będą moim ludem. Tu nie jest tylko powiedziany taki czysty nakaz, że po prostu nie, bo nie, tylko jest powiedziane dlaczego. Jest wszystko jasno wyjaśnione, bo wtedy nie ma wspólnego fundamentu. Może was łączyć to, że się kochacie, chociaż to nie będzie miłość, ta Boża miłość, ponieważ jeśli jedna osoba nie ma w sobie Boga, to nie będzie miała tego poziomu tej miłości takiej Bożej, bo tylko Bóg jest w stanie wypełnić nas tą taką doskonałą miłością. Chociaż miłość ludzka i tak nigdy nie będzie idealnie doskonała, ale to Bóg nam daje siłę, żeby kochać drugą osobę bezwarunkowo. Oczywiście nam się wydaje, że tutaj w zakochaniu po prostu jest idealnie i na pewno zawsze będzie, ale zakochanie mija, zauroczenie mija, to jest tylko czasowe. A potem jest decyzja. I tak, mogą nas łączyć jakieś wspólne hobby, może nas łączyć to, że ta osoba jest, powiedzmy, ma dobre jakieś wartości. Natomiast jeśli to nie są wartości zbudowane na Bożym fundamencie, one mogą nie być trwałe. Ktoś może być w cudzysłowie dobrym człowiekiem, ale co to oznacza dobrym człowiekiem? I tutaj Pismo Święte mówi, Święty Paweł mówi tutaj tak: co ma wspólnego światło z ciemnością, jeśli jest powiedziane, że kto nie jest z Bogiem, jest przeciwko Bogu? Ale powiesz mi, ale ten chłopak mówi mi, że ja ci nic nie zabraniam, ty możesz tutaj działać, ty możesz chodzić do kościoła. Dzisiaj tak mówi, nie wiesz, co będzie później, może to uszanuje, ale tak naprawdę nie będzie pełni zrozumienia tego także. Jest powiedziane, jaka jest wspólnota Chrystusa z Beliarem, z diabłem lub wierzącego z niewiernym. Jest żadna. Nie ma tego wspólnego, dobrego fundamentu. W Mateusza 6:33 wszyscy pewnie znamy ten wers, gdzie jest napisane, że szukajcie wpierw Królestwa Bożego, a wszystko inne będzie wam dodane. Tam nie ma powiedziane, że szukajcie Królestwa Bożego we wszystkim, ale na przykład sobie w małżeństwie to możesz szukać dowolnej osoby. Tylko jest powiedziane, szukajcie wpierw Królestwa Bożego, czyli też szukając osoby, z którą się ożenisz, czy wyjdziesz za mąż, szukasz kogoś, z którym będziesz mógł budować Królestwo Boże, bo dla ciebie najważniejsze jest Królestwo Boże. I bardzo mi się podoba cytat z książki Sacred Search Garego Thomasa. Stopień, w jakim idziesz na kompromis w sprawie tego wersetu z Mateusza 6:33, to stopień, w jakim narażasz swoją przyszłą
przyszłą satysfakcję na niebezpieczeństwo i otwierasz szeroko drzwi do wielkiej frustracji, a nawet żalu. Mocne słowa. Mocne, ale naprawdę prawdziwe. Jeśli idziemy niebożą drogą, to narażamy się na to, że nie będziemy szczęśliwi i po prostu jeśli idziemy wbrew Bożym zaleceniom, to po prostu wchodzimy na drogę bez błogosławieństwa. I niektórzy mówią, ok, ale nie mogę znaleźć pośród wierzących. Szukaj dalej, módl się. Bóg ma dla Ciebie, jeśli ma dla Ciebie małżeństwo, to ma dla Ciebie odpowiednią osobę. I nie mów, że musisz iść na kompromis tylko dlatego, bo nie widzisz perspektyw. A co więcej, właśnie, jeszcze jedna ważna rzecz. Pomyśl sobie, historia ludzkości zaczyna się od małżeństwa Adama i Ewy. Kończy się, jeszcze na to czekamy, za ślubinami Chrystusa z Kościołem, czyli z nami, wesele baranka. I zauważ, że to małżeństwo jest od samego początku, aż do samego końca historii naszej tu na ziemi, obrazem miłości Boga do człowieka. Małżeństwo i ta intymność, która istnieje pomiędzy małżonkami, ma wskazywać na coś większego, na relację Boga z człowiekiem i Jego miłość do nas. Małżeństwo jest celem samo w sobie, ale jest dla większego celu. I mówi o tym na przykład list do Efezjan 5:31-32. Dlatego opuści człowiek ojca i matkę, a połączy się z żoną swoją i będą jednym ciałem. Tajemnica to wielka, a ja wam mówię w odniesieniu do Chrystusa i do Kościoła. Te słowa święty Paweł cytuje jeszcze z początku Księgi Rodzaju, że opuści człowiek ojca i matkę i łączy się z żoną. I tłumaczy je, to jest tajemnica w odniesieniu Chrystusa i Kościoła. To jest coś więcej niż tylko po prostu małżeństwo dla nas. W książce Love Defined Kristen Clark i Bethany Beal z Kowroneczki ćwierkają, że lada chwila wyjdzie już po polsku. Jeszcze chwila cierpliwości. W tej książce jest rozdział właśnie a propos tego, dlaczego małżeństwo z osobą niewierzącą jest złym pomysłem. I jest jeszcze więcej wersetów na ten temat. I teraz chciałam przejść przez te punkty. Jest takich 6 głównych punktów, które mówią autorki książki. To są autorki książki Boska Kobieta, która już jest po polsku. Po pierwsze, gdy wybierasz osobę niewierzącą na małżonka, po pierwsze, nie macie tej samej wizji. Po prostu nie macie tej samej wizji. Mateusza 28:19-20 mówi: idźcie więc i nauczajcie wszystkie narody, udzielając im chrztu w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Uczcie je zachowywać wszystko, co wam przykazałem. A oto ja jestem z wami przez wszystkie dni aż do skończenia świata. To jest nasze zadanie, nas wierzących, żebyśmy szli i głosili Ewangelię. Będąc z osobą niewierzącą, nie mamy tej samej misji i jesteśmy rozproszeni. Hebrajczyków 12:1-2. I my zatem, mając dookoła siebie takie mnóstwo świadków, odłożywszy wszelki ciężar, a przede wszystkim grzech, który nas łatwo zwodzi, winniśmy wytrwale biec w wyznaczonych nam zawodach. Patrzmy na Jezusa, który nam wierze przewodzi i ją wydoskonala. On to zamiast radości, którą mu obiecywano, przecierpiał krzyż, nie bacząc na jego hańbę i zasiadł po prawicy tronu Boga. My mamy biec wytrwale w wyznaczonych nam zawodach. To jest nasze zadanie. I to jest nasze zadanie także w małżeństwie. Dlatego potrzebujemy mieć odpowiednią osobę, która jest oddana Bogu. Mamy oddać chwałę Bogu. Drugi punkt. Nie możecie wspólnie szukać Boga. I już cytowałam ten werset z Mateusza 6:33. Starajcie się naprzód o królestwo i o jego sprawiedliwość, a to wszystko będzie wam dodane. Jak się ma starać o królestwo osoba, która nie jest w królestwie? I Łukasza 10:27. On rzekł, będziesz miłował Pana Boga swego całym swoim sercem,
całą swoją duszą, całą swoją mocą i całym swoim umysłem, a swego bliźniego jak siebie samego. Gdy chłopak będzie niewierzący, czy żona będzie niewierząca, nie będziecie mogli wspólnie szukać Pana, nie będziecie wspólnie mogli się modlić, szukać mądrości Ducha Świętego, czy czerpać mądrość z Bożego Słowa. Trzeci punkt. Ta osoba, jeśli to jest chłopak, nie poprowadzi Cię duchowo. A jeśli to jest dziewczyna, to Ty nie poprowadzisz jej duchowo. A jest napisane Hebrajczyków 3:13, lecz zachęcajcie się wzajemnie każdego dnia, póki trwa to, co dziś się zwie, aby żaden z Was nie uległ zatwardziałości przez oszustwo grzechu. Troszczmy się o siebie wzajemnie, by się zachęcić do miłości i do dobrych czynów, Hebrajczyków 10:24. Bóg powołał mężczyznę przede wszystkim, żeby był duchowym liderem, a niewierzący chłopak nie będzie takim liderem. I nie ma znaczenia, jaki jest miły, jakie ma wysokie standardy moralne, nie będzie mógł Cię prowadzić duchowo, ponieważ nie ma relacji z Bogiem. A z drugiej strony, żona też ma zachęcać męża, tak jest napisane tutaj, że mamy się zachęcać nawzajem i nie będzie tego, jeśli to będzie żona niewierząca. Jeszcze, żebyśmy dobrze zrozumieli ten duchowy autorytet, to ten mężczyzna ma być duchowym liderem, duchową głową. To jest odpowiedzialność, to jest ochrona. To nie jest takie władztwo, żeby rządzić, tylko tu chodzi o to, żeby mieć odpowiedzialność za całą rodzinę, za żonę i dzieci. Czwarty punkt. Nie będziecie mieli wspólnych standardów i przekonań. Rzymian 8:7-8, a to dlatego, że dążność ciała wroga jest Bogu. Nie podporządkowuje się bowiem prawu Bożemu, ani nawet nie jest do tego zdolna, a ci, którzy żyją według ciała, Bogu podobać się nie mogą. I drugie, Hebrajczyków 11:6, bez wiary nie można podobać się Bogu, przystępujący bowiem do Boga musi uwierzyć, że Bóg jest i wynagradza tych, którzy Go szukają. Niewierzący chłopak będzie zmagał się z tym, czy niewierząca dziewczyna, by dzielić z Tobą oparte na Biblii standardy. Czy będziecie omawiać temat czystości, czy wyboru rozrywki, czy aktywności jakiejś, czy używania języka, jak używamy języka, jakie słowa mówimy u nas w domu, a jakich nie, czy czegokolwiek innego, regularnie będziecie się ze sobą zderzać. Piąty punkt. Nie będziecie podzielać tego samego spojrzenia na świat. Rzymian 12:2 mówi: nie bierzcie więc wzoru z tego świata, lecz przemieniajcie się przez odnawianie umysłu, abyście umieli rozpoznać, jaka jest wola Boża, co jest dobre, co Bogu przyjemne i co doskonałe. I 2 Tymoteusza 3:16-17. Wszelkie pismo od Boga natchnione jest i pożyteczne do nauczania, do przekonywania, do poprawiania, do kształcenia w sprawiedliwości, aby człowiek był doskonały, przysposobiony do każdego dobrego czynu. My mamy nie iść za światem, ale odnawiać nasz umysł, przemieniać się. I prawda jest taka, że bez względu na to, czy będziecie omawiać politykę, czy ewolucję, czy aborcję, czy coś innego, ta druga osoba będzie patrzyła przez zupełnie inny pryzmat. Dla niego, dla niej źródłem prawdy nie będzie Boże Słowo, tak jak dla Ciebie. Dlatego postrzeganie świata tej drugiej osoby w wielu dziedzinach nie będzie pokrywało się z Bożym spojrzeniem. I szósty punkt, na który zwracają autorki tej książki. Zmierzysz się z niezgodą co do stylu wychowania dzieci. Przysłów 22:6 mówi: wdrażaj chłopca w prawidła jego drogi, a nie zejdzie z niej w starości. Wychowuj. Jozuego 24:15 mówi: gdyby jednak wam się nie podobało służyć Panu, rozstrzygnijcie dziś, komu służyć chcecie. Czy bóstwom, którym służyli wasi przodkowie po drugiej stronie rzeki, czy też bóstwom Amorytów, w których kraju zamieszkaliście. Ja sam i mój dom służyć chcemy Panu. Jeśli zdecydujesz się poślubić osobę niewierzącą, wyzwania, z jakim przyjdziecie się zmierzyć, będą tylko trudniejsze. Wychowanie dzieci w domu, w którym nie ma jedności duchowej, jest trudne. Mama będzie na przykład chciała wychowywać dzieci na wierzące, a tata nie. Tata będzie chciał zabrać dzieci do kościoła, a akurat mama nie. Albo będzie to obojętne. Twoje dzieci nigdy nie doświadczą duchowego przywództwa, do którego powołany jest ojciec, jeśli to będzie ojciec. A jest super ważna jedność w rodzinie. To jest tylko parę
parę takich rzeczy, które są konsekwencją tego, co będzie, jeśli się wybierze taką osobę, nawet najlepszą w oczach świata. Ale wróćmy do tego pierwszego wersetu. Bóg mówi, jakby konsekwencje to są konsekwencje. I teraz naocznie możemy zobaczyć, co będzie potem, co może się nie zgadzać i co będzie trudne. Ale najważniejszy jest po prostu Boży nakaz. I dlaczego? Nie wprzęgaj się w jedno jarzmo z niewierzącym, bo cóż ma wspólnego? Twój fundament z fundamentem tej drugiej osoby, po prostu nie macie wspólnego fundamentu. I to jest Boża prawda i to jest Boże prawo, Boża zasada dla naszego dobra i dla dobra tej drugiej osoby i dla dobra naszych dzieci. Jak widzicie ten temat? Powiedzcie, jak to postrzegacie w komentarzach. Rozmawiajmy i kończę. Kolejny odcinek do nakręcenia przede mną, więc dzisiaj kończę. Do zobaczenia za tydzień. I know he's coming again. I know he's coming again.